Nie, dobra, gram lecimy. normalnie. To jest normalne. Nie, normalnie, normalnie. Bez... To jest normalne. Oj, kurde, fuck! O, udało się. Boże. No serio? Serio? Ja się nie wiem, gdzie było ciało. Było zgaszone światło, nie widziałem ciała. Zgłosiłem je na wysokości wyjścia do kafeterii od dołu, mniej więcej na tej wyjście kafeterii od dołu? Wyjścia od dołu? Wiesz co, ja biegłem teraz do elektryka i Aera chyba robiła kabelki? Jak macie od dołu wyjście kafeterii, to jeszcze w kafeterii było ciało. A powiedz mi, czy Kajman mógł biegać z lewej, ktoś go tam zabić? Ja go nie widziałem. A nie, gdzie biegłeś? Ale to, Chrisu, znaczy powiem ci, że troszkę podejrzane, bo ja zrobiłam wajchę w kafeterii i pobiegłam właśnie w dół. No. I tam na samym dole jest tam, gdzie jest ten, nie wiem, to w ogóle, nie wiem, czy to jest w ogóle pokój, gdzie jest kanister i tam przy drzwiach jest taki, te kabelki. Storage. To jest storage? Okej. Okay. No, właśnie no, to mówiłem. Biegłam. I ja tam ciała nie widziałam. Ale nie, bo to było w kafeterii. Więc ono było jeszcze w kafeterii tam, tak, gdzieś. Tak, one było w kafeterii, tak, bo ja w kafeterii. No, ja byłem w tym momencie troszkę niżej, ale ja mogę potwierdzić, że ona stała na kabelkach i zbiegała z góry. Okay. Ale nie wiem, czy ktoś jeszcze za nami biegł, szczerze, wiesz? Nie, bo ja robiłem sobie download i w kafeterii i zbiegałem na dół i nagle report. Co jest? No dobra, okej. Okay. A dobra, gdzie jest reszta osób? Ile jest po prawej? Może wykluczymy to? Ja jestem po prawej w nawigacji. Ja robiłem te strzelania na tym samym, z tym, wiecie, z tym siedzisko, puf. I ogólnie mijało mnie bardzo dużo osób, tylko nie pamiętam kto. Gdzie jesteś? Niestety. Nawigacja, widział ktoś białego po prawej? No ja jestem, nawigacja jest chyba z dwoma osobami. A Chris też tam był? Chris R? Znaczy ja poszedłem w lewo, tam to odwa, więc... Dobra, a Enet gdzie był? Ja robiłem piw. Enet, mam pytanie. No, słucham. Ty kiedy poszedłeś tam strzelać? Bo ja od razu, trochę tak... od razu. No nie pamiętam, żebym cię widział. Ja od razu poszedłem na teren i wszyscy mnie mijali wtedy. Chyba, że byłeś pierwszy, ja byłem zaraz za tobą może. Ja byłem tam po prawej stronie właśnie też, gdzie się strzela i tak dalej. Ja robiłem piw, tak myślałem, że zaraz mnie tutaj zabiję. Ja nie spytałem chyba, gdzie był. Też był w prawej? W ogóle wysiadło światło i nie pamiętam już. No. Ej, czekaj, jak wysiadło światło, to zaraz, to zmienia chyba coś, bo... Kto jest najbardziej podejrzany? Kto widział za dużo? Krisu. Ja skipuję moje w tym momencie. Jak wysiadło światło, no to... A kto ma gogle? A, każdy ma gogle. O Boże, Kajmen, jesteś Kajmen, co? Co chcesz od gogli? Gogle są Enet niewinne. Ja. Ups. A Enet ma Chris gogle. R. Chris R. Ja też, no. To jest jedność Kitli. Dobra, można skipnąć to chyba raczej. Dobra. No ja nic nie widziałem poza... O, no mańkiego. O nie, najgorzej. Chyba było. Zaczyna się. Mańka spokojnie. Dobra. Lecimy dalej. O Jezu, ciemno wszędzie, głucho wszędzie. No to lecimy robić. Tutaj mam chyba te fiolki, tak? One się lepiej zrobić, bo one są... Długo się robi, to je zrobimy sobie i pójdziemy... O Jezu, easter egg! O Boże! No, co? Co ty zrobisz? Co ty zrobisz? Nie ma wentyla, nie wejdziesz tu. Nie wpuszczę cię. You shall not pass, easter egg. Nie wejdziesz do tego wentyla, nie wejdziesz. Czemu ty tutaj nie robisz zadanka? Czemu nie robisz zadanka? O Jezu, ciemno się robi. Shit. Ruszyła się, a nie ma. Nie wejdziesz tu. O, mamy drzwi zamknięte. Dobra. O mój Boże, prawie na zawał zszedłem. Aero zginęła. Gdzie? W storage'u.
Ja chciałem powiedzieć, że ogólnie byłem z easter egg w medbay przez cały czas. To był w tym momencie. W tym momencie ja... Byłem... A gdzie zginęła ten? W storage'u zaraz przy wejściu Panie Maniek, bardziej od strony admina. Gdzie pan poszedł od kompsów? Maniek to był ze mną. Poleciałem na dół, zrobiłem sobie tam pliki, gdzie są te skarpki, a potem do admina. Co? Maniek jest niewinny, bo ja mu deptałem po piętach. Dobra, ja chcę powiedzieć, jeśli mogę coś powiedzieć o niewinności pewnych osób, to z easter egg byłem w medbayu i stałem na wencie, żeby nie mogła tam wskoczyć i ona w pewnym czasie zablokowała, bo tam pozamykali nam te przejścia, wiecie, tam jak się widzi z medbaya i był moment, że ktoś zreportował ciała, na w momencie jak we mnie weszła i to wtedy zostałem zawału, ale chyba wydaje mi się, że jest czysta, chyba. To nie chciałeś mnie zabić? Nie, ja po prostu pilnowałem wentar, żeby z niego nie skoczył, w sensie myślałem, że ty mnie chcesz zabić, bo miałem wrażenie, ja myślę, kiedy mi weźmiesz łeb, ukręcisz. A ja tak patrzyłem, że stoisz na tym medbayu i tak patrzę, że w ogóle nie ma animacji, bo mi się wydaje, że powinna być animacja chyba jakaś, że robisz tego medbaya, to nie wiem, może mi się wydawało. I tak sobie patrzyłem na ciebie i tak patrzę, coś mi śmierdzi. Dobra, wracając do tematu... Pytanie, Chrisu, co ty tak długo robiłeś w tym adminie? Kartę. W sumie się męczyłem z kartą. Co? A ty się robi szybko. Byłeś dalej od karty, właśnie. Jasne. Ja kartę robiłem. Nie robisz kartę. No robiłem kartę. Jesteś pewien? Tak. Nie, nie miał salda, to nie robił, cicho. 100% powiem, że robiłem kartę. I potem stanąłem sobie na admin panelu. I chyba, nie wiem, kiedy wy mnie widzieliście. Ja skończyłem kartę. Znaczy, dlaczego powiedziałem na Mańkę? Bo ja zostawiłem go przy kompsach, pobiegłem w prawo... Nie, to nie Maniek. Lodowy to okay, ty teraz będziesz podejrzany. Nie. Sorry, to... mogę coś powiedzieć? Nie, bo jeżeli ty teraz zaczynasz być podejrzany, ponieważ ty zawsze zwalasz, jak sytuacja Chris. Się trochę wymyka spod kontroli, to ty zawsze tak naprowadzasz ludzi. Nie, to jest... Lodowy. Mogę? No. Ale wiesz dlaczego? Proszę, bo jeżeli ktoś powiedział, że jest z ciała stalecz, nie mówię, że to jest Maniek, ale to jest jedyna osoba, którą widziałem. I teraz za to, że go widziałem, jest podejrzany. A ja chcę powiedzieć jedną rzecz, w sensie... Ale mówię, byłem z Mańkiem. Rozumiem. No to Maniek Clear, okej. Okay. Maniek byłeś z Chrisem R. Tak, byłem z Chrisem. Bo ja teraz skończyłem w prawym górnym rogu, nie? I właśnie tak się zastanawiam, kto to mógł pójść jeszcze. Ej, sorry w ogóle, że tak poważnie tego podchodzę, bo kiedyś chciałem być detektywem i od razu zmieniam ton i w ogóle. Bardzo dobrze. Co ja mówisz, Chrisu? Załowimy się w tą grę. A może któraś z dziewczyn, co? Nie no. A, no dziewczyny byś chciał... Tak, Rejkotka może? No dzięki. Sorry. Rejkotka lubiliza chciała. Słuchajcie, skipujemy, bo się chaos robi. No to co, skipujemy. Dobra, ale podwieniona lodowego. Nie chciałem na Niko zrzucić, jak coś z tego... No i że easter egg mnie po prostu nie oszczędziła. Okej. Okay. Tradycja. O, oh, my God. Pum, 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 Maniek, to na zabawy wybacz. Taki będzie montaż, ile razy ktoś na Mańka zagłosował. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. O, cholera. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Tam, tam. O, dobra, otwarte. Oj, ktoś tu zrobił ten. Udu. Jeden, dwa, trzy i cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziękujemy ślicznie. Gdzie jest Chrisu? Easter egg, rejkotka. Gdzie jest Chrisu? Gdzie Chrisu pobiegł? Gdzie pobiegł? Osiedł. Dawać, otwierać mi te drzwi. Otwierać mi te drzwi! Już! Tam ktoś właśnie umiera! Gdzie jest ciało? No nie wierzę, Mańka dorwali. Kto jest? Ja byłem niedaleko reaktora i to jestem na upper engine. NF? Tak. Czekaj. Ktoś mnie zamknął. Powiedz, gdzie jesteś. Poprosił, żeby się dowiedzieć. Bo nie wiem, gdzie jest ciało. Gdzie ciało? No to właśnie powiedzcie, gdzie skończyliście. Ja jestem w reaktorze. Admin. Nie, rejkotka to była, bo widziałem, jak poszła. Mijaliśmy się. Powiedz, gdzie jesteś? Ja? No. W elektryku.
Dobrze. Znaczy, ale Chrisar był w elektryku, ja byłem od dołu, gdzie zamknął drzwi w tym momencie. I ja tak się schowałem za ścianą, chciałem tam wejść, bo myślałem, że to Chrisar zamknął ten i zaraz kogoś zamorduje. Ej, kotka, Chris. No ja jestem w reaktorze. Reaktorze. Lodowy, gdzie byłeś lodowy? No ja byłem przed chwilą na reaktorze, widziałem kogoś na kamerach i biegłem do góry. Przepraszam, mogę coś powiedzieć? Mi się wydaje, że to jest NF. Ale dlaczego ja? Dlaczego gdzie jest w ogóle ciało? Poczekajcie, niech dajcie mu powiedzieć. No. Dobra. Gdzie jest ciało? Easter egg, gdzie wolny. Ja z kamer, potem mijam klejkę od jak idzie do reaktora, idę sobie na dół. Do storage'a powoli. A i zreportowaliście ciało właśnie. I kogoś przerywa strasznie. Wódu przerywa. Kogo? Zielony? A zielony gdzie jest? Ja jestem zielony. Ja jestem zielony. Okej. Okay. Ciało jest w nawigacji. Co? No. No to świetnie. Co w nawigacji, czy co? No w nawigacji. Ciało jest w nawigacji. Chris też był po lewej, bo nie pamiętam. Czy ja byłem Chris? W adminie. A, Chris był w adminie, okej. Okay. Chris nie wiem gdzie był, ale Chrisar był w tym, ja byłem pod tym, nam drzwi zamknięto. Ja się schowałem za ścianą, żeby udawać, że ten, żeby mnie nie widać i chciałem zaraz wejść po tym. Ale jak wszedłem, to był tam tylko Chrisar. Od razu za mną później. No właśnie, bo tak, bo myślałem właśnie, że ty tam, że coś jeszcze ktoś tam jest i ty kogoś zabijesz i tak wiesz, chciałem cię sprawdzić. Ale to okazało się, że jesteś sam i ten. Jesteś naprawdę podejrzany, szczerze. A dlaczego, przyjaciel, mnie zdradzasz tutaj? Ja mogę coś tak powiem tylko. No. Pierwsze, od razu drzwi się zamknęły, kiedy akurat NF przechodził. Jak mnie no właśnie, to takie, że... no też to zauważyłem właśnie. Ja myślałem, że to ty właśnie zrobiłeś, tylko stałem przy drzwiach. Generalnie ale tam nikogo nie było. To kto? Ale ja myślałem, że to ty mógłbyś zamknąć. No nie wiem właśnie. Myślałem, że zamknąłeś. Ja też cię zamknął drzwi, jak byłem za net. Ale ej, nie zabił mnie, więc nie wiem. No to właśnie, z Chrisem byłem przez chwilę w Medbayu wtedy to było. Może cooldown, nie? I nawet wszedłem w Chrisa tak odważnie, sprawdzić czy mnie zabije i mnie nie zabił. Więc no. Dobra. Nie, sorry, ale NF mi tak trochę coś podejrzanie. Ale wiesz, w ogóle Chrisu też, bo Chrisu znaczy, też tak nagle zareagował. Chris Ervis, ej, mogę coś powiedzieć? Jak wygląda sytuacja? Mogę powiedzieć coś? Mi jakoś tak podejrzanie, kurde, kitel i gogle mi jakoś podejrzanie zdradzają, a to jest bardzo podejrzane. Które gogle? Za bardzo na mnie zrzucasz, że tak powiem, swoją odpowiedzialność. Kto powie, że na przykład ty zamknąłeś drzwi w elektryku po to, żeby użyć wenta? Żeby użyć wenta, zabiłeś i wróciłeś wentem do elektryka. Co ty na moją teorię? Nie, czy to jest dobry pomysł wołtować? Czemu na mnie wszyscy? Czemu mi to robicie? Czemu znowu ja? Bo jesteś podejrzany, jak nie wiem. Ja jestem czysty. Zamknęły się, jak ty przechodziłeś. Pamięci mi serce. No to lecimy dalej. O, przetrwałem. Dobra. Życie dało mi drugą szansę. No to jest, czym to jest zamknięte? O Jezu, to jest Chris, dobra. Ja od Chrisa uciekam. Easter egg, o Boże, nie. Dobra, drzwi się otworzyły, dobra, to lecę w tą stronę. Ja od Chrisa R trzymam się z daleka. Dla mnie ten człowiek jest podejrzany. Rejkotka. O Boże, easter egg. Nie waż się mnie dotknąć. Dobra. Chris R. Dokąd biegnie Chris R? Lodowy biegnie za Chrisem R. Skręcił tam w stronę. Ten biegnie tutaj. Ja nie wiem, muszę sobie okazać, że jestem tak... O Jezu, rejkotka do mnie biegnie! Fuck. Siedł, uciekam. Łomatko. O kurde. Okej. Okay. O Boże. Hello. Czemu za każdym razem... Ej, za każdym razem jak ja... Ktoś zgłasza ciało, to ktoś przede mną przychodzi i ja mam taki zawał, że to ja jestem. Kurde. Mogę coś powiedzieć? No. To nie jest lodowy. Lodowy to na pewno na nawigacji jest. Jest. No widziałem na kamerkach. Na kamerkach widziałem, że lodowy tam przemykał, więc ten... Czyli... Ciało? Gdzie było ciało właśnie? W elektryku? W elektryku. Zaraz przy tym... Jakby... Bo zaraz jak był alarm. Dobra. To powiem ktoś tak. Mogę, to moja teoria. Ktoś włączył alarm, specjalnie wyłączył światła, on poszedł naprawić i nagle wtedy ktoś go capnął. Ja przyszedłem nagle, bo chciałem, ale mówię, tak bardzo szybko został ktoś wyłączył. Jakby naprawił to problem. Dobra. Byłem zaskoczony. Jeżeli mogę coś powiedzieć, to ja ogólnie widziałem rejkotkę przy tym generatorze engineer, że coś tam chyba robiła i widziałem easter egg, która przemykała dołem, bo ja poszedłem w stronę kamer, ona poszła w dół. Tyle widziałem. Co z tym zrobicie? Zależy od waszej dyspozycji. Enet, ja przemykam, bo się zastanawiam, czy cię wyrzucili, czy nie. Patrzę coś zielonego, to idę. Patrzę, Enet, cholera. Ja poszedłem na kamery, a ty przemknęłaś. Ja rejkotkę widzę, a reszty nie udało mi się to w ogóle rejkotka zobaczyć. Rejkotka na koło zagłosowałaś. Na easter egg, bo mi się nie podoba, że tak kręci.
Na kogo go zapisywałeś? Eneta widziałam praktycznie od samego początku. Chris R. Pytanie, bo muszę się upewnić. Ty byłaś przy reaktorze, nie? Tak, byłam przy reaktorze. Bo widziałem cię w adminie. W adminie to chyba byłaś ty. A tak, ktoś wchodził czasem? Ktoś zajrzał na chwilę do reaktora, a potem przeszłam. No ja byłem, ja zajrzałem do reaktora. I ten. Zerkłam na kamerę, na kamerach był Enet. No i w sumie zaraz... Co? Czekaj, jak na, kiedy, kiedy spojrzałeś na kamerę? Dla mnie NF jest podejrzany, ale... Czekaj, 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 kiedy kotka spojrzałeś na kamerę? Bo ja tak spojrzałem ciebie w NG i przyszedłem od razu na kamerę, jakoś tak przez Easterek trochę się jakby tam troszkę uciekałem, a przyszedłem od razu na kamerę tak mniej więcej w szybkim tempie no i patrzyłem na kamerę. No teraz się minęłam z tobą praktycznie na kamerach. Ty wychodziłeś, ja wchodziłam i podeszłam pod ekran, żeby zobaczyć na kamerę, ale włączył się a ten... A był przy tym elektryku gdzieś, rozumiem? Okej, dobra, już wiem. Może ja moja, wydaje mi się, bo na przykład Wend tam prowadzi z kamer do elektryka, nie? Tak, tak. Mógł na przykład włączyć alarm, ktoś poszedł, NF mógł zwentować. O kurczę, ej Chris, nie, nie wiem dlaczego, ale ty mi strasznie tak podejrzany jesteś, bo... Dobra, NF. Strasznie dobra, na mnie próbujesz, ściągasz na mnie uwagę dobra, i mówisz o tym, mówisz o tym Wendzie na mnie. Kurde, to jest podejrzane. Co? To jest co? Dla mnie to zbyt podejrzane. Nie, dla mnie, jak nic, dla mnie jak nic, to jest Chris R. Dlaczego? To jest... To jest Chris R na 100%. Druga osoba, którą podejrzewam, to jest Easter tak w ogóle. Jest, dobrze, że na niego nie zagłosowałem. Na nią... Przepraszam, bo ja zawsze imię mi się kojarzy. Bo zmienię na Egubna. Kotka to jest Chris. A, O Jezu, dobra. Co tu się dzieje? Co? Wow. Co? No, co tu się wydarzyło? Ja mam jedno pytanie, dlaczego nikt nie... Co? Też zginąłem. Widzicie? Mówiłem, że Easter egg szła na dół, kurde. Czułem, że to może być podejrzane.